Bo życie jest niepowtarzalnym darem, jedynym darem. I to życie trzeba zawsze wybierać. Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, Ewangelia Życia, zachęca nas, abyśmy medytowali misterium życia, abyśmy włączali się w ruchy katolickie, które bronią życia. Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. Siostry i bracia, Pan daje nam łaskę, abyśmy poświęcili trochę czasu na te rekolekcje, tak bardzo potrzebne w naszym życiu. Przyjść na spotkanie z Chrystusem. Przyjść, aby otrzymać błogosławieństwo Ojca, Boga Stworzyciela. Przyjść, aby otworzyć się na moc Ducha Świętego, jak Zachariasz i Elżbieta. Moc Ducha Świętego była w łonie Matki Elżbiety, tym rozwijającym się dzieciątku Janie Chrzcicielu. I siostry i bracia, w dzisiejszym świecie nasilają się czynniki utrudniające kobiecie odnalezienie się w roli kobiety, żony i matki. Jest wiele czynników, które utrudniają realizację kobiety we współczesnym świecie, realizację jako żony, jako matki. Jestem we wspólnocie neokatekumenalnej, w pierwszej wspólnocie od franciszkanów. Te wspólnoty otwierają się na życie. W mojej wspólnocie, którą tworzą młode małżeństwa, jest 46 dzieci w jednej wspólnocie. Ostatnio liczyliśmy, ile jest dzieci i jeszcze będą się rodziły w jednej tylko wspólnocie, która będzie 60 osób i nie wszystkie są zamężne. Ale te młode małżeństwa rzeczywiście otwierają się na życie. Sam we wtorek tuliłem do snu Jasia, który niedawno się urodził. Ma kilka miesięcy i przeżyłem wielką radość. Radość nowego życia. Radość dziecka, które niedawno się urodziło. Jest to wspaniała chwila, wspaniałe momenty, wspaniały czas łaski. Spotkania z małym dzieckiem i utulenia tego dziecka. To jest też gest naszego wyboru życia, że to życie wybraliśmy, to życie akceptujemy, troszczymy się o to życie. Chcemy, aby te dzieci wyrosły na dobrych ludzi, dobrych katolików, dobrych chrześcijan. Istnieje silna presja opinii głoszącej, że jedynie ważne i satysfakcjonujące są kariery, które przynoszą pieniądze, najlepiej duże. Jako kapłan, jako spowiednik mam wiele okazji, aby rozmawiać z matkami, z młodymi małżeństwami, ci małżonkowie, którzy się spowiadają, czy którzy przychodzą, aby zwierzyć się ze swoich problemów, czy przychodzą po porady dla swojego życia. Jest wiele osób, wiele małżeństw, młodych małżeństw, które nie otwarły się jeszcze na życie. Ponieważ
otwierają się na karierę, muszą poznać świat, muszą zdobyć wykształcenie, muszą przygotować całą gamę rzeczy materialnych, a więc tą strukturę materialną, a zapominają, że ich misją jest przekazanie życia, otworzenie się na życia. Dzielenie się tym darem, jedynym darem życia, który otrzymaliśmy. Darem bezinteresownym otrzymaliśmy od Boga. Otrzymaliśmy ten dar, aby nim się dzielić, dar życia. Niestety kariery przysłaniają ten cel małżeński, cel, którego podejmują się małżonkowie w dniu sakramentu małżeństwa, kiedy zobowiązują się przed Bogiem otwarcia się na potomstwo, którym ich Bóg obdarzy. Otwarcie się na potomstwo, którym ich Bóg obdarzy. Bóg jest tym, który obdarza rodziców nowym życiem. To nie oni decydują, to Bóg jest tym, który daje nowe życie. Obdarza rodziców nowym życiem. Niestety, wbrew oczywistości powyższych stwierdzeń, u nas ciągle kobietę zajmującą się domem traktuje się również prawnie jako niepracującą. Były wysiłki w naszym parlamencie, aby matki, które wychowują dzieci, które zajmują się domem, również miały zabezpieczenie emerytalne, żeby to też było wliczone w lata pracy. Nie tylko jako służące, jako gospodyni domowych, ale również mające swoje prawa. To jest też bardzo ważne dla przyszłości małżeństw i kobiety, matki. Akceptacja siebie jako kobiety jest bardzo ważna. Na tej płaszczyźnie jest wiele konfliktów. Czasami młode dziewczyny, panienki, kobiety nawet dojrzałe nie akceptują siebie. To może być związane z różnymi przeżyciami. Akceptacja siebie w istotny sposób wpływa na szacunek dla siebie samej oraz na wymaganie tego szacunku od innych, zwłaszcza od mężczyzn. Tutaj też przychodzimy na te rekolekcje, aby modlić się w intencji tych małżeństw, tych żon, które są prześladowane, które uczestniczą w złym traktowaniu. Niestety w wielu małżeństwach dochodzi do przemocy męża wobec żony. Tutaj chcemy też obejmować naszą modlitwą, naszą troską te kobiety, te matki, te żony, które niestety są prześladowane, są źle traktowane. Siostry i bracia, dziękujemy Bogu Ojcu, Stwórcy, za to, że stworzył mężczyznę i kobietę, za to, że mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I dziś, kiedy modlimy się w intencji matek z dziećmi, matek oczekujących potomstwa, w intencji rodzin, prosimy Boga o szczególne błogosławieństwo, aby w tej misji przekazywania życia nam błogosławił, aby dodawał nam odwagi. Prosimy Ducha Świętego, żeby również w naszym codziennym życiu, w życiu małżonków, w życiu
rodziców, dodawał nam wiele światła, pokoju, miłości, aby te dzieci rzeczywiście wzrastały w domu miłości, żeby były świadkami Evangelium Vitae, Ewangelii życia. Amen. Dziękując Bogu za sakrament małżeństwa, w którym przymierze mężczyzny i kobiety jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, ogarnijmy braterską modlitwą wszystkich małżonków, sprawy Kościoła i wielkiej rodziny ludzkiej, wołając wspólnie. Za hierarchów Kościoła, by swoją postawą ukazywali, jak wielka jest Boże Twoja miłość do każdego człowieka. W Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę. Boże, daj im odwagę stanięcia w obronie człowieka jeszcze nienarodzonego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym, których ciąża jest zagrożona, a szczególnie za Elżbietę. Ty, dobry Boże, otaczaj je szczególną opieką w tym trudnym czasie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie kobiety, które doświadczyły utraty dziecka. Boże, wlej w ich serca pociechę i nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie osoby prowadzące i zakładające grupy dla mam, o odwagę, siłę oraz pokorę. Natchnij je, Panie, Twoim światłem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o powrót do zdrowia dla Katarzyny, mamy półtorarocznej Ewy, która dziś przechodzi zabieg przeszczepu szpiku kostnego. Boże, bądź teraz przy niej i jej rodzinie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłe pielęgniarki oraz lekarzy, którzy nie zawahali się walczyć o życie każdego człowieka, także tego najbardziej bezbronnego. Boże, niech radują się Twoją obecnością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się wzajemnie za nas samych, nasze dzieci i rodziny. Obdarzaj nas, Panie, zdrowiem oraz wszelkimi potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty i Elżbiety. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.